w sprawie zmiany w budżecie gminy Konin na 2014 rok. W planie dochodów dokonano następujących zmian. Wprowadzono dotację celową na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 52,028. Zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy pomocy społecznej w sumie 100 tysięcy złotych. Zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z gminą ustawami na 2014 rok pomocy społecznej. Wprowadzono dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektów pod nazwą Stawiamy na Start. Dokonano zmiany planowanych dochodów w projekcie Stawiamy na Sukces. Środki te zostały w kwocie 8270, środki te zostały przesunięte do realizacji na rok 2015. Wprowadzono dotację celową w dziale rolnictwo i łowiectwo w wysokości 875,538,76 zł. Natomiast w planie wydatków wprowadzono następujące zmiany. Dokonano zmiany planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń koordynatora i asystenta projektu pod nazwą Stawiamy na Sukces na umowy zlecenia i pochodne ZUS i Fundusz Pracy. Wprowadzono plan wydatków na wykonanie projektu Stawiamy na Start. Projekt ten będzie realizowany przez rok budżetowy 2014. W ramach tego projektu powstaną place zabaw w trzech szkołach w Czerwonym Lachowie w Zabielu oraz szkoły zostaną wyposażone w materiały i pomoce naukowe. Wprowadzono plan wydatków z dotacji celowej na stypendia i zasiłki szkolne. Zwiększono plan wydatków dotacji celowej na zasiłki okresowe. Zwiększono plan wydatków dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na drugi kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Wprowadzono plan wydatków dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych w wysokości 858,371,33 oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 roku. Podatek akcyzowy będzie wypłacany dzisiaj. Zwiększono dotację podmiotowo Centrum Kultury Gminy Konin w Koźle w związku z wpływem środków realizowanego w poprzednim roku budżetowym projektu Spotkanie Pokoleń. Jednocześnie zwiększono dotację podmiotową o to kwotę, jest to kwota 22 950. Nie dokonano zmian załącznika dotacji udzielone z budżetu Gminy Konin na 2014 rok, ponieważ dotacja ta została zmniejszona, a jednocześnie zwiększona. Dokonano przeniesień zgodnie z wnioskami kierowników preparatów, m.in. na energię elektryczną, między paragrafami dotyczących zadania inwestycyjnego za montaż trzech placów zabaw dla dzieci Janowo w Zaskrądzie. Zabezpieczono środki w wysokości 6300 na dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej we wsi Wincenta. Zmniejszono środki na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2014 roku w wysokości 12300. Dokonano zmiany nazewnictwa zadania inwestycyjnego z utrudnienia dróg we wsi Czerwone na budowę kanalizacji deszczowej we wsi Czerwone.